Ja tak szczerze, ja jestem z Wrocławia, nie wiem, czy wy tam kojarzycie tą miejscówkę. Ja zawsze miałem z tym problem, bo dłuższy czas w swoim życiu pracowałem dla takiego klubu, który jest z Wrocławia, nazywa się WKS Śląsk Wrocław, bardzo lubiany tutaj, wiem, nie ma problemu. Ale to też nie ma problemu, to chuje są, bo oni płacą w dzianinie, także... No serio, no przychodzę i tam, czy jakieś pieniądze można dostać, no to sobie koszuleczki tam dobierz, ziomeczku. A czy mogę coś zjeść? No to sobie zjedz te koszuleczki, nie? No okej. Okay. Efekt był tego taki, że ja prawie większość moich ubrań to miało napisane WKS, nie? I to jest problem, jak jesteś w mieście, gdzie nie lubią WKS-u, czyli w każdym mieście. No i idę i dwóch takich, wiadomo, podbija do mnie psychologów, amatorów tam. Ziomeczku, czy problemy są jakieś, nie? No. Jakie są relacje z twoją matką, nie? Jak jest... Bo jakie ja mam relacje z twoją matką? No, intymne, bądźmy szczerzy, to się staram przekazać. Nie, no wiadomo, dosłownie facet do mnie podszedł i to był jego tekst, otwierający. Podchodzi do mnie i mówi, siema ziomuś, chcesz wpierdol w chuj? Mówię, oczywiście tak, bo to brzmi fascynująco, co się będzie działo? Co mnie złapie za penisa i zacznie tam bum, bum, bum. Ale nie po jądrach, kolego, nie po jądrach, okej? Okay? Nie taka była umowa, nie? Wiadomo, o co szło, nie? Co to jest ten WKS? Co to jest za sytuacja, nie? Tam, niedobrze. Trzeba myśleć, żeby uniknąć wpierdolu w chuj, jakkolwiek fascynująco brzmi. I w końcu mam. Panowie, bardzo przepraszam, ja rozumiem waszą konfuzję, jednak to nie jest wrocławski klub sportowy, ten WKS, to jest Wybrzeże Kości Słoniowej. Także... Chyba możemy się rozejść, a oni na to, a to się świetnie składa, bo jesteśmy rasistami. Także za to panów pierdolim, ha? Dobra, będę kończył powoli. Na sam koniec historia, która prawdziwa, wydarzyła się w Krakowie. Nie wiem, czy kojarzycie, jak tam rozwiązują konflikty między... Jak ktoś się nie zgadza co do, na tematy futbolowe, nie? No to wtedy jest dosyć radykalnie. I dwóch takich dżentelmenów właśnie... Fani tam chyba Wisły Kraków postanowili, że swojego kolegę tam zaskoczą na urodziny, nie? I tam wyskoczą na niego, przebrani za Krakowie, nie? I tak, ha, 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 nie? I go zaskoczą, nie? Jak pomyśleli, tak zrobili, wyskoczyli na niego zamaskowani w Krakowie, nie? I tam ha, 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 a on zareagował po krakowsku, bo wyjął nóż i zadźgał hop. Opowiedziałem właśnie tę historię mojej babci, bo zawsze jej opowiadam, jak się można powiedzieć, ten żart skończył dla tych kolegów. No i moja babcia tylko po prostu to skwitowała prostym. A tam, co się pośmiali, to ich. Dobra, dzięki wielkie.